Z całą pewnością pandemia, która miała miejsce w ostatnim czasie, bardzo mocno wpłynęła na kondycję branży i nie tylko kondycję branży, ale również naszych kontrahentów, ponieważ mamy świadomość, jak bardzo firmy straciły na prowadzonej działalności, chociażby te wielkopowierzchniowe sklepy niespożywcze, które przez lockdowny, a konkretnie tych ileś lockdownów, były zamknięte przez 16 tygodni. Potrzebujemy czasu, żeby te straty odbudować. Potrzebujemy na pewno świadomości, że klient będzie inaczej dzisiaj zaopatrywał się w swoje dobra spożywcze i nie tylko. Zmieniły się nawyki i obyczaje zakupowe Polaków. Coraz częściej chodzimy do sklepu tak naprawdę mniej niż kiedyś, natomiast korzystamy z tego właśnie rozwiązania omnichannelowego czy też e-commerce'owego. Zmieniły się preferencje, jeśli chodzi o wybór produktów, ponieważ sięgamy po produkty bardzo proste, bardzo dobre, bardzo smaczne, ale jednocześnie zdrowe, chociażby właśnie z tego tytułu, żeby chronić się przed pandemią. No i przede wszystkim tutaj potrzebujemy dobrej współpracy na poziomie lokalnym i nie tylko z dostawcami. Handel jako ekosystem skupia wokół siebie i konsumentów, i producentów, więc liczymy również na to, że rząd weźmie pod uwagę sytuację w branży i apelowaliśmy wielokrotnie o zaniechanie pobierania podatku od handlu, chociażby na okres pandemii, jak również zawieszenie zakazu handlu w niedzielę po to, żeby klienci mogli więcej kupować, żeby ta konsumpcja rosła i żeby przez to wpływy do budżetu państwa również były większe.